Mamon uczy cię, jak lewitować piramidy, UFO ludy życie. I to mi się podoba. Bank mi możliwość kupowania zablokował. Ustawka. Kitsune prawdopodobnie z banku pracuje i ci zablokował. Niestety, nieczyste zagrywki, ale nikt nie powiedział, że nie są dozwolone. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiane. To intro to legenda. Pięknym przed stalin. Wszyscy dobrze się bali. Chociaż był wyjątek. Powiedz mi, jak ty klikasz myszkę do mi, ty ściągasz myszkę do dołu? No wiem, że źle. Ja nie pytam, ja nie mówię, ja nie stwierdzam, czy dobrze, czy źle, tylko zapytałem cię, czy robisz. Wchodzę za 1K, powaga. Ja pierdzielę, nie no. To już jest rozpieprzone, Persę oficjalnym zwycięzcą. Niestety Kitsune nie podołał. Persę wygrywa. 1K, to już nierealne do przebicia, bo wszystkim poblokował bank, bo myśli, że to jakoś, że piorą pieniądze na Twitchu. No oni po prostu chcieli podbijać stawkę i od 1 centa tak wyszło. To. Nie, ja dziesię... w głowę teraz. Co ty gadasz? Ja wiem. Dziękuję bardzo. No i co? 1100 Kitsune wygrywa jednak. Kitsune wygrał wyścig. No lujno. Ale o 7 dla Persę. Walczył do ostatniej kropli bitca. No ale ja rozumiem cię, ale patrz, jak strzelasz, no nie? To z każdą kulką, którą wypuszczasz... O czym mam on gada, bo ja nie gram w tą grę. To tak jakby lekko myszkę bierzesz. Trzymaj okay, się Kitsune, no, pa pa. Tupnęła, czy to ty tupnęłaś? To widzimy się jutro pewnie już. Dobra. Bo nie zdążysz pewnie na koniec streama. Ale miałem ślad na mózgu, prawie zginąłem przez to. Bo zanim mi odpowiedziałeś, on wyszedł. Co się spinasz? Jajco. Ja się proszę, żeby ci odpowiedzieć czasami. A z kim on gra? No bo wie. Dobra, tak jak Queen to gadał, skipnę Valoranta, bo ja i tak z tego nic nie rozumiem. Pewnie te 3 osoby, co w tą grę grają na ziemi, też nie rozumieją. Wyłączam ekran na następne rundy. Widzowie nie będziecie mogli patrzeć, sorry, ale chcemy to wygrać. Wzmocnić środek, to jest kluczowe. A, niestety, ale co ty piszesz? Bije parę razy, dobrze, dobrze. Nie wiem, kto ma echo. Kitsune na Wukongu letki będą, będziesz robił staty? Nie wiem, że już poszedł. Pyk, pyk. Ten ziomek miał diament. Nie szkodzi, co by nie miał, patrzył w ekran, do mi. Z diamentu jeden. O kurde. Podbijam POW AGA2. Ja pierdzielę. Ale to już jest grube podbicie, przecież Kitsune dał 1100 bitców. Ja pierdzielę, no 1500, Kitsune o 7, bo już go z nami nie ma. Persę wygrywa całkowicie wyścig, deklasacja została zrobiona. Jest gównem, ja się nie dziwię, że snajper. Powaga. Rozumiesz, snajper jeszcze diament ledwo wbił na tym, no gratuluję. Ja powaga, bez snajpera wbijałem z palcem w dupie diament. Trzymaj. Ale ja już nie gram, we wim. To ilu? Prawda, że Mamon ma diament w tym i jest OP? Dwóch, na pewno. Na czas. O kurde, ale mnie... Jak to wygląda? Ale z***łem to. Ja go widziałem w ogóle wcześniej. Dostał z 80. Ja się muszę mutować, bo wy nie dacie infa, tylko mówicie ile HP ma. A to mi bardziej przeszkadza niż pomaga, bo ja się od razu irytuję, że no, nie wiem gdzie, ja wiem ile. Nic z tej gry nie rozumiem, widzowie, wybaczcie. Skipnę do tego, jak gada o ufolutkach. Może go zabić. Ułamek sekundy wcześniej mi się wychylił, gdyby go zabił, jak z bombą zanim splantował. Dlaczego? Saulek, co ty gadasz? Ja nie doję nikogo. W tą grę grałem, to znam. Aha. Dobra, nie gram. Ale dużo... Nie chce mi się, sram na to. Wysnajpiące p***a, żebyście tak bez kitu nie mogli grać w tą grę. Bez kitu, życzę wam tego. Żeby wam nie ktoś go snajpił? W grę przyszło. To jest k***wskie zachowanie, no nie?
co wieku 10 osób na środek mapy biegnie na solo, tak nie gra z jedne. Dziękuję bardzo. Ej, zobaczcie w jakich czasach żyjemy, zobacz, oni w czterech z telefonem, tu ziom z telefonem, tu ziom z telefonem, tam babka z telefonem, tam gość z telefonem, półmłodnik gościu z telefonem, rozumiecie to? Każdy z telefonem. Ale ja nie mówię, co mają robić w metrze, chodzi o to, że po prostu telefon jest przedłużeniem ręki dla ciebie teraz. Twoim którego nosisz cały czas w gaciach przy sobie. I się z nim nie rozstajesz. Rozumiesz, o co mi chodzi? To prawda, to oczywiste, że Mamon jest top 100 w Polsce, w CS-a, w Valorancie. Złożył w swoim życiu jakieś 500 komputerów. Ma kolegę Marsjanina, który zdradził mu tajemnicę wszechświata. I... Jezus. Już wie, że jest źle. On już wie, że jest źle, bo już widzę po jego minie. Co to jest? Że wie, że zaraz będzie przypał. Przytuli go i mu dźgnie. No typowe rzymskie zachowanie. Ej, to jest ta gra o Rzymie, co graliśmy? Coś tam Rom? No chyba to jest to. Po prostu interesowałem się Rzymianami dużo. Problemem w tamtych czasach Rzymu i wszystkiego, tego Cezaro. Bla, 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 wiecie o co chodzi. Przyszedł SMS, że niby pobrało na bicy, ale nie pobrało. Tequila, to Persa tym razem. To jednak nie był Kitsune, to Persa. Dedosuje cię. Mamon nie rozumie jednego. W Japonii w metrze jest kultura i nikt nie gada ewentualnie bardzo cicho, dlatego na przykład czytają książki lub na tele. No może być, że różnica kultury w sumie. No, nie wiem, ja się na Japonii nie znam, ale ufam Quinto, więc może tak być. Dobra, obejrzmy o Rzymie. Ja oglądałem. Po prostu interesowałem się Rzymianami dużo. Siema i pateczka. W tamtych czasach Rzymu i wszystkiego, tego Cezaro, bla bla bla, wiecie o co chodzi. Było to, że miał obsesję na punkcie władzy, dominacji, piękności swojej własnej. On był narcystyczny i co jeszcze. I to nie trudno było się kapnąć, że wiesz, to raczej będzie jednostronny pokój. Co? Bo ja to takie rzeczy lubię. Dowody na to, że Egipcjanie nie zbudowali piramid. Ty, ale nie wiem o co chodziło Mamonowi z tym Rzymem. On chyba o grze mówił, o fabule z gry, tak? Ja nie pamiętam w ogóle fabuły z tej gry, to nic nie tego. Nic nie wywnioskuje. Czajcie, w taki sposób oni to robili. Że wycinali to w skalę tak jakby i podnosili to. Tylko jak to przetransportować? No nie? Grałem trochę, przeszedłem i drugi raz zaczynałem, ale już nie ten. Cześć kocha tak w ogóle. Też mnie to zawsze zastanawiało. Jak to jest możliwe, że oni transportowali takie parę tysięcy ton, paręnaście tysięcy ton. Chyba takie, a oni to transportować teraz nie masz jak tego przenieść. Iść na... Nie masz? Nie no, jak w dupę? Jak? Jak nie masz jak przenieść jakiś kil? Przecież taki blok to z wapnia było, to co wycinali tutaj no, na tym. Przecież to... Takie coś to przecież w dzisiejszych czasach bez problemu i to jeszcze dokładnie by się zrobiło. Cześć kocha tak w ogóle. Też mnie to zawsze zastanawiało, jak to jest k***a możliwe, że oni transportowali takie k***a... Za ty rokasz, w Wielkiej Brytanii jest odmiana kultury. Wiesz, że się z tym taka ciekawostka. Jeśli jedziesz metrem w piątek o pierwszej w Londynie, za darmo w prezencie dostajesz dusz, tylko musisz swoich... Nie no, co ty piszesz? Mamy dźwigi o dźwigu 14 200 ton. No. 14 tysięcy ton, chyba takie, a oni to transportować teraz nie masz jak tego przenieść. Ja to zawsze. Rzymianie przenosili większe ciężary niż Egipcjanie. Też nie mieli żadnej nowoczesnej technologii. Nie wiem, co to jest za myślenie. No bo to przecież to nie byli idioci w tamtych czasach. Zwłaszcza jak taki faraon. Całe państwo
zaciągnął do tego, żeby mu robili tą piramidę. No to wyobrażasz sobie w dzisiejszych czasach, jakby jakiś dyktatorek, na przykład w Rosji, całą Rosję wykorzystał do tego, żeby mu zbudowali jakiś pałac. Przecież bez problemu by to powstało. I to jeszcze, jeszcze bardziej potężny niż jakaś tam piramida w Egipcie. Przecież to jest, wiesz... To jest nawet nieporównywalne do tych piramid, co by dzisiaj było możliwe, gdyby wykorzystać cały kraj do tego, no. To w dupę, no. Mnie to fascynowało. Widzicie to? Zobacz. Patrz uważnie, co się dzieje. Wyobrażasz to sobie? Że to lewituje? Tak, tak. Co? Będę wam czytał. W roku 1939 szwedzki doktor o imieniu Jarl was brought to a Tibetan monastery to treat Ahai Lama. A, został sprowadzony do Tybetu, żeby wyleczyć jakiegoś wysokiego kapłana, nie tam dalej, jakiegoś tego lamę, nie wiem, może to Dalaj Lamę, nie wiem. O czym dalej? Został tam na bardzo długo i zacieśnił więzi tam z Tybetanami, czyli był kumplem. Pewnego dnia... Co to jest? To, co to jest Quinto? To? No ta, to musi być AI. To jest ewidentnie AI. Misi zabrali go na wielki klif, gdzie tworzyli ścianę. 250 metrów od krawędzi klifu leżał bardzo wielki kamień. 19 muzyków, czyli 19 mnichów z instrumentami muzycznymi, bo było ustawionych w odpowiedni sposób, żeby precyzyjnie 63 metry od obiektu. Oni używając trąb, dźwięku i bębnów podnosili 10 czy 20 tonowe obiekty. Czekaj. Co grali jak ten w Turcji czy jakiś inny Arab na flecie i kamień latał jak kobra? Coś takiego? No co to w dupę, ty? To musi być prawda. I teraz tak, 13 bębnów różnej wielkości, bo to muszą być odpowiednie częstotliwości dźwięku. Przygrywające im przy trąbkach, każda przy 3 metry odległości, 3 metrowa, każda 3 metrów długości. I misi zaczęli... Tak byli ubrani jak grali, co to? To oni jak grali na tych trąbkach. Powaga, no mogło tak być, no. Grać na trąbkach, bębnach i resztę instrumentów i modlili się przy tym i po 4 minutach kamień zaczął się trząść. Po czym zapewne się uniósł i lewitował, bo ja to już słyszałem o tym kiedyś. Suddenly took off in the direction of the cliff and after 3 minutes off. Czyli nagle skierował się w stronę klifu i wylądował. Mnisi byli w stanie przesunąć 5 do 6 kamieni na godzinę, używając tej metody. Dr. Jarl had heard legends of this practice, but was to byli Wiedźmini? Słyszał o tej praktyce, ale był w szoku, gdy to zobaczył na własne oczy. Zrobił 2 filmy z tego incydentu, ale zostały skonfiskowane przez jego pracownika natychmiast po powrocie. Złożona natura tych instrumentów w parze z precyzyjnym odliczeniem kątu i odległości, powiedzmy, sprawiała, że te obiekty mogły lewitować. I sugeruje to, że mnisi mieli zaawansowaną wiedzę na temat wibracji fizyki, wibracji fizycznych, która jest nieznana dla nas do dziś. I według niego tak zbudowali piramidy? Że kamienie latały i układały się jak klocki Lego jeden na drugim? Mówię, to akurat wiem, że coś takiego istniało. No to nie miałoby zastosowania ani w Egipcie, aha, ani nigdzie, bo no nie wiem. Chociaż z drugiej strony patrząc, jeśli byśmy wzięli pod uwagę na przykład ilość no, osób pracujących, już tak grzecznie mówiąc, w Egipcie przy tych budowach piramid, może to też był klucz, że było ich tak dużo, że nagle... czy coś, modlili się, krzyczeli i nagle się to ponosiło, nie wiemy tego. Tak.
Nie no, w dupę. To jest na poważnie, czy to jest trolling? No jak w dupę? Krzyczeli na kamienie w Egipcie starożytnymi. Ja wiem, że tam było niewolnictwo na zaawansowanym poziomie, no ale nie zniewolili kamieni, żeby same się budowały. No co to w dupę? Szkoda, że nie ma dowodu, ale ma z wieloma rzeczami tak mordu. A uszy im nie pękały. No i to też jest właśnie bardzo ciekawe, tylko nie wiem, ty mówisz o pękaniu uszu, czyli sugerujesz na temat... Dzisiaj oglądałem Indiana Jonesa najnowszego, jestem pewien, że mamon jakby go obejrzał, myślałby, że to film dokumentalny. Nie no, co ty piszesz? W dupę, nie, już za ostro, za ostro. Było to bardzo głośne. A tak jak ci czytałem i mówiłem, tu nie polega to na głośności, tylko na częstotliwości dźwięku, czyli na wibracjach, na hercach dźwięku. To, co od wielu lat wojska testują, mordo. Ten wpływ jakichś danych częstotliwości na człowieka. Jeżeli się interesowałeś tym kimś, albo nawet jeżeli siedzisz na YouTubie i słuchasz muzykę, to takie coś widziałeś na pewno. To na pewno słyszałeś o tym, że nawet na YouTubie masz już, powiedzmy, jakieś jakieś dźwięki. To raczej nie działa. Znaczy jest, są różne częstotliwości, ale na YouTube kompresuje wszystkie filmy. To prawdopodobnie nie działa. Na YouTubie przynajmniej. Ale... No, ale co? Ale tyle, no. Dźwięki o jakiejś danej częstotliwości, które podobno oddziałują jakoś na różne rzeczy w tym. I ja na przykład poniekąd wierzę w takie coś, bo to też jest zakodowany symbol jak coś. Bo... Popija przy mnie 100 takich posłusznych ludzi, to dadzą radę ułożyć to, o czym on gada, zwłaszcza, że jeszcze tam byli srowi chłopy jakieś. Ale co, piramida? Tego nie widzą, ale łącząc no to tak. Wszystko, to jest sześcian pod kątem. I to jest też nawiązanie do Da Vinci'ego i tych innych. No nie, że oni po prostu myśleli dwuwymiarowo, a nie trzy czy czterowymiarowo. I to też zostało gdzieś tam odkryte. No bo jakbyś połączył, no bo to jest jakiś tam symbol, który oni na płaszczyźnie zawsze rysowali, ale tam ktoś mądry jakiś czy coś powiedział kiedyś, że gdzieś tam kiedyś jakieś badania robili nad dziećmi z autyzmem. I te dzieci, osoby, które mają autyzm, są przeważnie nadprzeciętnie inteligentne. Jakieś złożone rzeczy widzą, są bardzo dobre w obliczeniach matematycznych i innych. Na pewno gdzieś tam słyszeliście przynajmniej o kilku przypadkach tego typu. I dali, i po prostu pracowali nad czymś i ten gość tak, akurat jak... Tak. To z częstotliwością mi serio działa. Pracuję przy rozbiórce łyryków, teraz zamiast wielkiej kuli do rozbiórki odpalamy filmik na głośniku JBL Go 3. Budynek rozwala się po 5 minutach. Że to też jest kłamstwo z tymi hercami, tak? Jezus Maria. No to teraz zobaczcie to. Ten harp, co macie. Oni testowali od 1 do nie wiem ile wszystkie częstotliwości. Jeden. Mi się to jak chociaż troszeczkę skleja z tymi hercami, że jednak może być coś faktycznie w tych hercach ukryte. No bo dla jajce nie wybudowali jakichś hektarów. Anten. I nawet gdzieś tam jest jakiś rządowy człowiek, który się wypowiedział w tej kwestii, coś powiedział, coś zaczął mówić, po czym podczas wywiadu powiedział, że jednak nie może dalej mówić, bo musiałby powiedzieć coś, czego nie może. I oni mówili, że nie wiem, że oni, bo tam było pytanie w jakimś kongresie, czy gdzieś, to było przy jakiejś komisji, czy co, i było tam padło pytanie, ktoś czy oni... gdzieś kiedyś powiedział, to na pewno musi być legitymowo. Używali no tak. Tego, żeby coś robić tamte, i powiedział, że nie używali tego w celach militarnych takich, ale zdarzyło się, że sprawdzili, jak te herce mają się na jonosferę, czy na coś tam. No, także no, wiesz, no, nie sprawdzaliśmy, czy możemy wywołać zimę na środku Afryki, ale spróbowaliśmy zrobić dziurę na chwilę w jonosferze i zobaczyć, co się stanie.
No wiesz, o co chodzi. No to takich odpowiedzi dziwnych udzielają, że niby ci ktoś mówi, że nie. Zaprzecza twierdząco, stanowczo, nie. Nie zrobiliśmy tego, ale zrobiliśmy to. Więc to takie fajne nie jest, wiem. Jak się człowiek, wiesz, w tym interesuje i się powiem, wiadomo, że tam jest fałszu, głupot, pierdół i w ogóle. Ale jak tak posiedzisz w tym, to widzisz, że pewne rzeczy się powtarzają i se to logicznie sklejać zaczynasz. Tak, i teraz kolejna logicznie. Sprawa. No. Pytanie retoryczne zadam. No to będzie retoryczne. Dobra. Dlaczego umieścili to w najbardziej odosobnionym, inaczej, w jednym z najbardziej odosobnionych miejsc na planecie? Ale co? World's largest antenna arrays. Widzicie? I teraz tak. Jeżeli jesteś w stanie zrobić dziurę w niebie, nazwijmy to już tak najprostszymi słowami, jak tylko się da. Jeżeli jesteś w stanie zrobić dziurę w suficie w niebie, bo to co jest nad spadnie ci na dół, tak? Jak do skłonu. Co? W dupę, aż mi się. Co? Witam, widz. Widzisz mnie, 41 lat. Czekaj! Widzę cię, siema. To już tak najprostszymi słowami, jak tylko się siema. Jeżeli jesteś w stanie zrobić dziurę w suficie w niebie, to to co jest nad spadnie ci na dół, tak? Jak doskonale wiemy z fizyki, z chemii, z tych innych wszystkich rzeczy. Co spadnie na dół? Co? Jaką dziurę w niebie? W dupę? To, co ziemia jest płaska i to naprawdę żyjemy pod kopułą? Tak? Że powietrze ciepłe z zimnym, jak się zderza, to też są jakieś, wywołuje różne mankamenty pogodowe, tak? Wiecie, o co chodzi mi, prawda? No, więc... Idąc nawet tym tokiem rozumowania i wierząc w to, co oni zaprzeczają, nawet logicznie dochodzisz do takich konkluzji. Idąc logiczną drogą. Jakim laserem? Ziomuś, to nie, to są fale radiowe i nie wiesz, czy tego robią, czy to nie robią, ale no stary, no patrz to. Oglądam od to wszystko takie inne, a po czym słyszysz w telewizji coś takiego. Rozumiesz? Słyszysz o tym, każdy o wszystkim zaprzecza, nic nie działa, mówią, że po czym słyszysz, że śnieg spada w Arabii Saudyjskiej. Jak to płaci, jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Ja pierdzielę. MATEUK o 95 dał na Golibordę 30 zł, kurwa aż strach pomyśleć, jakie jeszcze ewenementy chodzą po tej planecie. Ty, ale to co on w tym momencie robi... Jest totalnie debilne, bo przecież to możesz połączyć dosłownie z czym chcesz, żeby udowodnić swoją teorię. Ja mogę powiedzieć, że Bóg się gniewa, że ludzie grzeszą, więc spuścił śnieg na Arabów. I co teraz mi powiesz? Masz dowody, że tak nie jest? Masz dowody? Nie masz, czyli tak jest. I luj, moja teoria też jest dobra. Rozumiesz, o co chodzi? A potem się cofasz myślami do tego, jak gdzie mówili, którzy przy tym pracowali, że jesteś w stanie... Więc się chcę kurwa wzbogacić! No to jest... PC Voxer dał na Golibordę 5 zł. Hej, widzisz mnie? Siema, PC, widzę, nie. Napisz coś. Serio, gdzie ty jesteś? Puścić zimne powietrze do tego stopnia, o, widzę, że właśnie wywoła ci takie coś, powiedzmy. I nagle zaczynasz sobie to sklejać, wszystko ci pasuje. Nie mówię, że to jest prawda oczywiście, tak? Ale no stary, jakbym sobie, nie wiem, jakbym na ich miejscu, stary, przez 100 lat nie masz nawet kropli deszczu, przykładowo, nie jest tak, tylko tak zakładam, żeby tak się, było, wyolbrzymiam to po prostu na potrzeby tego, żeby się zrozumieli, o co chodzi. Jak ci przez 100 lat nie spadnie kropla deszczu, a nagle masz 2 dni śniegu, to wiedz, że coś się stało dziwnego. I dlatego ja poniekąd trochę... No coś tam wierzę w tym, no nie. A, o dziwo jeszcze. Żebyście zauważyli ciekawostkę. No. Zobaczcie kształt tego, proporcje. To w ogóle do kształtu piramid podstawy porównywali, że to dlatego, że kwadrat jest najbardziej idealny. To, tamto, trójkąt jest idealny, koło jest... Wiecie, o mi chodzi? Są takie kształty, które ma... Które... Jakby to ci powiedzieć? Jak zrobisz przykładowo... Coś falowanego. Przykładowo, jak zrobisz tak, patrz, bo tu masz kwadrat, tak? Tu masz linię, prawda? Ale jakbyś zrobił coś falowanego, no to to pęknie w środku, pęknie tak, ma słabostek duża. A takie figury geometrycznie jak kwadrat,
sześcian pod... Co w dupę? Co? Falowane... Tu masz linię, prawda? Ale jakbyś zrobił coś falowanego, no to to pęknie w środku, pęknie tak, ma słabostek duża. A takie figury geometryczne jak kwadrat, sześcian, bo z kwadratów, wiesz o co chodzi, trójkąt. Co w dupę? Nic nie rozumiem. To jest bajka, klopsiki, inne zjawiska pogodowe. Tylko, że nie masz maszyny, masz dupę ludzi krzyczących na chmury i spada śnieg. Jeśli twoje dziecko czyta Harry'ego Pottera, wie, czy coś się dzieje, no tak. Kąt, koło, różne takie sen, są takimi solidnymi bryłami, po prostu same w sobie mocne. Tak samo jak gdzieś za granicą, jak budowali te ściany. Oni nie budowali ścian, tak jak my, cegiełkami, tylko tam były jakieś inne te, bo wtedy się ciężar tak jakby przy trzęsieniu ziemi inaczej rozkładał i te budynki były w stanie wytrzymać ileś tam, nie wiem, to jest magnituda, nie wiem, to się nazywa, ileś tam stopni tego trzęsienia. Właśnie ze względu na budowę. Zaraz ci pokażę. Jak jest trzęsienie ziemi? Jest specjalny styl właśnie budowania. No jest, ale co jedno ma do drugiego? No jest coś takiego w Japonii na przykład. Ale co jedno ma do drugiego? Że co ma to, że budują takie budynki do w dupę jakiegoś kwadrata boskiego i śniegu w Arabii Saudyjskiej? O co tu w dupę chodzi? I znaleźli to nie w Afryce, tylko gdzieś tam w Ameryce, w jakichś dżunglach. Co? O, patrz. Zobacz. W ten sposób jakoś budując właśnie... Wiadomo, że on to tam na potrzeby to, ale w ten sposób budując, tak jakby sprawiasz, że ta budowla jest elastyczna. Jakoś tak bardziej i bardziej wytrzymała przez to. W momencie, gdy tamta jest taka sztywna, że przy trzęsieniu ziemi po prostu pęka. Bo nie ma takiej... To jest na przykład, no nie? I oni właśnie jakimś takim... Jak i oni gdzieś znajdowali właśnie takie różne konstrukcje tego, bo oni na bazie czegoś to robili i próbowali to... I właśnie gdzieś tam znaleźli taki rodzaj właśnie tego, odtworzyli gdzieś to i sprawdzali właśnie jakoś tam ten i że to wytrzymało. Jakoś tam ten, coś tam znaleźli ten, coś zbudowali, coś ktoś to przetestował, gdzieś tam to zrobił. Ja nic nie rozumiem, czyli co się stało, czyli nie chcę obrażać Mamona oczywiście, no każdy ma swoje teorie o życiu, ale no nic z tego ogólnie nie wynika, nic. 20 razy więcej. Gdzie przeciętnie przy jakichś tam niskich stopniach już wszystko się burzyło, to 10 razy więcej i nie mieli skali, żeby to zrobić, żeby to sprawdzić dalej. Że to się nie przyło, no nie? Wołda, numer jeden debil na Twitchu. Który już nie ma onbana. Jaka generacja oglądania tego? Nie wiem, tak po prostu. Ja lubię takie technologie starożytne, jakieś rzeczy, wiesz. Bo na pewno dużo jest rzeczy, bo dużo jest na pewno rzeczy, które są kłamstwem, dużo jest jakichś k***ek, ale... Inkowie, zobacz. It is without doubt. Zobacz, w jaki sposób ściany budowali. Zobacz, ile setek tysięcy lat i to stoi. Tam przeszła ponoć gdzieś tam powódź, jakieś trzęsienia, a dalej stoi, zobacz. Nie mówię, że u Inków, tylko gdzieś były takie ściany i nawet przeszły powódź i coś tam, bo odnaleźliś i były nienaruszone, że po prostu... Zobacz, tutaj jedyne rzeczy na przestrzeni lat, które się dzieją, to są jakieś, wiesz, już że to zbudowali, że wiedzieli w ogóle, ale skąd oni wiedzieli o tym, no nie? Ale o czym? Tylko część tych ścian, tak, no ale nie wiesz, gdzie jest reszta, tak? One są w kilku miejscach na świecie, mordo. Co? To musiała być jakaś wiedza, która, wiesz, która gdzieś została przekazana. Tak samo zobaczcie, jak popatrzycie na historię nawet, no nie? Jak popatrzycie na historię nawet, to zobaczycie tak, że w każdych jakichś tam księgach starożytnych, czy to księgi chińskie, czy jakieś, tak, nazwijmy to, że egipskie tam, powiedzmy, jakieś informacje, tak, tybetańskie i gdzieś tam, wiesz, takich odległych zakątków świata, gdzie każdy wiedział, że była wiedza gromadzona, wszędzie mieli wszyscy informacje na temat potopu, powodzi, arki, gromów z nieba. Stary, na tamte czasy... Czaj, może dlatego, że wszyscy żyjemy na tej samej planecie i te zjawiska pogodowe występują? Co to za dziwna rzecz, że pioruny uderzają i w Azji, i w Ameryce? Jezus, nie rozumiem, czy to jest jakaś tajna wiedza? Wyjście na dwór? To akurat, ja pierdzielę, zaczynam się gubić. To było niemożliwe, żeby ludzie na 10 tysięcy kilometrów
to samo wiedzieli, to samo opisywali i to samo rysowali. Rozumiesz, o co mi chodzi? I to mnie ale o co konkretnie, bo nie wiem. W jaki sposób to się stało? Jedynym logicznym wytłumaczeniem tego może być po prostu to, że, nie wiem, załóżmy przykładowo, było se pięciu ufolutków i każdy se poszedł w inną stronę świata i przekazał tą samą wiedzę. No, najlepsze wytłumaczenie. Najlepsze z możliwych. No, najlepsze, no i tyle. No i tyle, nie? Na przykład. To jest najbardziej takie dla mnie logiczne ten, no bo to jest niemożliwe, żeby oni się ze sobą skomunikowali w tamtych czasach. Podróże też były praktycznie niemalże niemożliwe, bo stary byś człowieku do drugiej wioski pojechał, to by twoja, nie wiem, to by ci zrobili. Wiesz, o co mi chodzi? W tamtych czasach podróże między państwami, między... Ale wioskami... w jakich tamtych? Co to znaczy w tamtych czasach? Co to znaczy? Przecież Inkowie to nie jest starożytność. O czym on mówi? O starożytnym Egipcie, teraz starożytnej Grecji? Przecież to są... Te okresy dzieli tak duża ilość czasu. O czym on teraz mówi? O czym on teraz mówi? Bo mnie popieprzy. Przecież w starożytnych czasach ludzie ze sobą wojowali. Nie można było podróżować do siebie, ale był czas, żeby ze sobą walczyć. Jakoś wojska się stykały, a jak się nie biły, no to handel istnieje od starożytności. No ja nie wiem, o czym on teraz mówi, naprawdę. O tych czasach, co ja się urodziłem, no to o których konkretnie, bo już się pamiętam. Tak, Kuciku, no. Bo nie wiem, o czym on mówi. Między tym, to były no ryzyka, tak? Dużo zbojów, to, tamto, siamto. Więc szansa na to, że ktoś przebędzie wzdłuż planety, człowieku, podróż pieszo w tamtych czasach, graniczyła z cudem. Według mnie. Ale w jakich tamtych? O czym on teraz mówi? O czym? Widzowie, o czym on teraz mówi? Powiedział, bo ja nie słyszałem, o których czasach on mówi. On opowiada fabułę filmu 2012? Więc no, jedynym logicznym wytłumaczeniem było to, że w ogóle gdzieś znaleźli jakieś rzeczy, że w ogóle okazuje się, że wszystko jeszcze starsze jest niż nam się wydaje, że jakieś ślady w ogóle są cywilizacji, że nie wiem, że ludzie normalnie takie założenia wysuwają, że my jesteśmy powiedzmy generacją trzecią, powiedzmy cywilizacji, przed nami była druga jakaś, której się coś tam nie udało i później była jakaś, wiecie, o co mi chodzi? Gadał prehistorii. Ja się zawsze zastanawiam. Dinozaura. Dali, oni cementu, kleju mieli i to stoi do dzisiaj. Stary, postaw 5 cegieł na krzyż i przejdź za 3 lata, już ich nie będzie. No używali cementu starożytni, a raczej to był beton. Starożytni Rzymianie, tylko że to nie był taki jak dzisiejszy. No i to też jest różnica, jak budujesz powiedzmy Koloseum, całe państwo się na to zrzuca, bo cesarz jakiś tam sobie tak uznał. A różnica, jak jakiś w dupę Janusz sobie zbuduje bunkier na działce i różnica jest w jakości tych dwóch rzeczy, czy nie? No w dupę. Zapewne umieli zrobić 2000 lat temu, zaprawę umieli zrobić 2000 lat temu porypane, no tak? No nie wiem, no. Jak on tak ziomków... Nie, no nie pisz tak. Nie? I oni ci właśnie tłumaczą, że to człowieku było takimi narzędziami, rozumiesz? Ale co takimi? Boże, czasy starożytne to jest naprawdę taka gigantyczna historia i tak do końca nieznana. I co takimi narzędziami? Te narzędzia mogą nic nie oznaczać. Bo w starożytnych czasach i byli Egipcjanie, jacyś Sumerowie w dupę, i starożytny Egipt, i wszystko było, i to jest na przestrzeni kilku tysięcy lat, a nie na przestrzeni tak jak teraz. 100 lat się zmieniło całkowicie wszystko. No w dupę. Przecież to jest gigantyczna historia. On wie, ile się to budowało latami, teraz budynek postawią szybko. No tak, tak, też jest różnica, ile się budowało, no. Historia, nie no, historia starożytnego Płocka. Ale co ty mówisz?
wyobrażasz sobie, że dajesz teraz gościowi takie narzędzie, mówisz mu zbuduj mur? Gość wie... No nie, no bo pewnie tym nie budowali muru. Że to w rękę i patrzy na ciebie, ty p***ty jesteś. I mówi. To jest najfajniejsze w tym wszystkim, no nie? Że jest tak dużo rzeczy, których nie wiemy albo które pomijamy, że nigdy się prawdy nie dowiemy. Że tutaj się ktoś bardzo... Ale nie dowiemy się prawdy, bo starożytna historia jest naprawdę odległa i nie, często nie było nic zapisywane przecież. To jak mamy się dowiedzieć? No to nie wiem jak, no nie da się. Ale to nie dlatego, że ktoś to zataja, tylko dlatego, że nikt tego nie zapisywał. Przecież w tamtych czasach 99% ludzi pisać się umiało i o ile nie więcej. Jak ktoś miał to zapisać? Zostały tylko narzędzia i teraz masz się domyślić, do czego służyły. I od tego są ci naukowcy, a nie od tego, żeby zatajać prawdę przed mamonem. Nie mogę. No były też takie cywilizacje, które w ogóle nie pisały, to prawda. Ale no tu on pokazuje jakieś takie bardzo starożytne. Przecież on chodził do szkoły za komuchów, to nic dziwnego. Powiem wam tak, jakie jest moje logiczne wypowiedzenie. Ktoś się bardzo postarał, żeby ta wiedza nie została odnaleziona. Wytłumaczę wam dlaczego. Dobra, zanim on wytłumaczy, czemu ktoś miałby się postarać o to, żebyś ty nie wiedział, czemu murek 5000 lat temu powstał. Jakiś murek, który jest teraz otoczony szybą, żebyś mógł na niego popatrzeć. Czemu ktoś to zataił? Czemu w dupę? Co to jest? Co to znaczy? Przecież to jest absurdalne. Jeszcze bardziej niż płaska ziemia w dupę. Jak 5000 lat temu, jak ziemia ma 2024 lata, no tak. Nie, żeby coś starożytny, Egipt jest serio stary i dla cywilizacji rzymskiej. No tak, przecież cały czas to mówię i to jest problem, że mamon starożytność traktuje tak jak okres między pierwszą a drugą wojną światową, a to jest kilka tysięcy lat. I to nie jest takie proste. Spójrzcie, wszędzie na planecie masz jakieś budowle, struktury, jakieś, nie wiem, militarne, niemilitarne, cokolwiek nazywacie, ściany, jakieś eksponaty, jakieś starożytne komputery, nawet nazwijmy to tak, że gdzieś tam wykopali jakieś korbki niby stare, że niby miał być komputer jakiś stary. Istniało coś takiego, znaleźli kiedyś starożytnej chyba Grecji do obserwacji nieba, powiedzmy, że komputer, czyli jakieś tam urządzenie, które, wiesz, już naciągane bardzo, tylko że było chyba... nieużyteczny w tamtych czasach ten mechanizm i po prostu się nie przyjął, wiesz. Ale no istniało, ale czy to jest zatajane? Nie, no można się o tym dowiedzieć bez problemu. To, że nie było odnalezione przez bardzo długi czas i dopiero znaleźli na jakichś wykopaliskach, to nie znaczy, że to jest ukrywane przed światem. Tu koło, tu ktoś, wiesz o co chodzi. Wszędzie coś wykopują, a nigdzie nie ma tego źródła, które ci potwierdzi, że to było zrobione właśnie przez tych, to zrobili ci tym, to zrobili ci. Nie masz nigdzie stuprocentowej tej. Masz tylko dowód wykonany. To tak jakbym dał ci monitor, a ty byś się zastanawiał, jak go zrobić. Rozumiesz, o co mi chodzi? Przykładowo teraz zakupujesz monitor? No tak, w końcu mamon mówi z sensem. Ale to dlatego tak jest, że nikt wtedy nie zapisywał tego. Nigdzie tego nie ma, no został tylko budynek albo kawałek ściany i od tego są ci naukowcy, żeby wydedukować ile się da, no nie ma więcej informacji i tyle, no to nie jest jakaś tajemna wiedza, po prostu to jest bardzo, bardzo stara historia. To nie jest spisek. Nie wiem czemu w ogóle szukasz tu spisku, no czemu dosłownie jedziesz do Grecji, do Rzymu, gdziekolwiek i masz tam wszystkie te wykopaliska, wszystkie te skanseny, powiedzmy, jakieś ruiny. Możesz wejść, obejrzeć. Co to za problem? To nie jest ukrywane przed ludźmi. Nie mogę. To nie jest tajne. Czemu to jest tajne niby? Przecież tu nawet masz zdjęcia tego, no ja nie wiem. Ja słyszałem, oglądałem gdzieś tam jakieś różne takie, nazwijmy to już mity, że używali energii słonecznej jakoś, luster, tych takich, z tych, nie pamiętam jak, skąd te lustra były.
Pamiętacie te lustra wklęsłe, prawda? Co, co meduzę nimi zabili? Potęże, to chyba w Grecji było. Gdzieś. Zwierciadła wklęsłe z piasku w piecyku. Wiesz o co mi chodzi? No z piasku w piecyku robili szkło. No to, to tak, okej. Okay. No i robili właśnie te zwierciadła i podobno, nie wiem, jakoś mogli używać tego do cięcia bloków. Do łączenia ich. Na przykład oni je łączyli zgrzewając je właśnie jakąś temperaturą czy coś, że różne takie też hipotezy, gdzieś tam oto hipotezy, takie ktoś wysuwał. Ale kto? Bo ja uważam coś takiego, że może ludzie nie byli, wiesz, wytłumaczę ci na czym to polega. Jeżeli masz z góry narzucony jakiś program nauczania, stary spawał to od pewnie. Razu ktoś ci pokazuje, w którą stronę masz iść ręką, przez co nie rozglądasz się dookoła i nie sprawdzasz innych rzeczy. W momencie, gdy osoba, która po prostu sama siedzi z siebie, coś zaczyna robić, to w pewnym momencie robi coś, wiesz o co mi chodzi, co odbiega od schematu. Nazywa się to kreatywnością. Widu, dzięki za 5 miesięcy, Prima, dzięki, dzięki. Ale nie wiem, o czym mamon znowu mówi. Wiesz o co chodzi, że robisz coś jakiegoś fajnego, wyjątkowego, coś takiego, to jesteś kreatywny, tak? Że umiesz coś zrobić takiego, że wiesz. To ja to nazywam właśnie, że to byli kreatywni ludzie. Tak samo ale ci co? Astronomowie kiedyś, mordo. Gość siedział codziennie na jakiejś szczycie góry i patrzył łbem w niebo i obserwował, co się zmienia. Narysował coś na podłodze, wziął, przykładowo nawet weź kaskę z kółkiem jakimś, wbij w ziemię, wymierz ją idealnie w jakąś gwiazdę na przykład. Narysuj, gdzie stoisz, że dokładnie pod takim kątem patrzyłeś. Następnego dnia patrzysz i nie ma jej, tam jest w innym miejscu. Robisz drugie takie coś, tą samą gwiazdę obserwujesz. Następnego dnia patrzysz dalej i tak robisz cały czas, obserwując tylko jedną gwiazdę przez ileś tam rzeczy, jesteś w stanie całkowicie jej zachowanie poznać, prawda? Wiesz, o co chodzi? I mi się wydaje, że oni w taki sposób to robili, jak nie mieli technologii. Że pozycja... Mamon, ale ty nie musisz wyobrażać sobie, jak starożytni jacyś tam obserwowali niebo, to się możesz dowiedzieć bez problemu. Czemu nie korzystasz z wiedzy, która już istnieje, tylko wymyślasz swoje teorie? Przecież bez problemu w 5 sekund byś znalazł wiedzę, jak obserwowali starożytni ludzie niebo i jak poznawali jego zachowanie. No to, to nie jest trudne. No ale to trzeba chcieć, no bo... No, po co wymyślać swoje teorie, skoro to już jest zbadane i opisane? To jest ta kreatywność, tylko że... No... Warto czasem mądrzejszym ludziom zachować, to jest nauka typu nie liczy się opinia, tylko to są fakty, wystarczy zobaczyć, poczytać i się dowiedzieć. Wszystko z gwiazd na niebie robili, dlatego te wszystkie budowle, które mają zawsze pod odpowiednim kątem, tam do wschodu, czy zachodu, nie pamiętam, jakoś tam jak pod jakimś kątem, pod odpowiednim jakimś kątem iluś tam stopni zawsze były robione. Fajny Quinto filmik wysłałeś. Więc to, chociażby to, że musiało być to idealnie, precyzyjnie, w taki ile sposób... Ile biców ostatnio było? Już mi daje do zrozumienia, serce wysłał 1500. Że chodzi o dokładne uwaga. Położenie czegoś względem drugiego obiektu. Rozumiesz? Bo to ci od razu logika daje. Bo jeżeli ty, stary, nawet na przykład, masz rzut karny, kładziesz piłkę i odbiegasz, to już pod jakimś kątem się ustawiasz, już coś planujesz pod jakimś kątem kopnąć, żeby to gdzieś poleciało. Już szukasz punktu odniesienia na piłce, żeby w jakiś punkt w bramce trafić, na przykład, tak? I tą samą metodologią myślenia, powiedzmy, ja kieruję się, myśląc tutaj o właśnie, jak oni sprawdzali pozycję gwiazd na przykład, to nie? Że wyznaczali to właśnie pozycję coś względem czegoś, więc to ułożenie tych budynków, czy jakiegoś danego budynku, z którego to robili, potem, że miało bardzo duże znaczenie pod tym względem. Takie jest moje zdanie. A no właśnie, to jest też dobre właśnie, że oni wszystko tak równiutko robili. To też jest właśnie, ale no, mieli jakiś ten. Poza tym, no, mieli poziomicy. Mordo, poziomica to się nachaje, mordeczko. Bierzesz sznurek i na dole bierzesz ciężkiego i przykładasz do ściany i już masz poziom. I to jest cały poziom, jaki musisz zrobić, więc to i tak jesteś w stanie wyznaczyć sobie w inny sposób. Czy coś jest równe, czy nierówne. Jak jest, co to... zbyt skomplikowane, jak półkę w domu kiedyś
Przykręcałeś półkę kiedyś? Co się dzieje? Bo to jest najprościej zrobić właśnie. Robisz punkty właśnie takie ten i robisz według tego i masz konto. To jest trudne bardzo. Ale wiadomo, trzeba to wiedzieć, trzeba mieć tą wiedzę, więc ja mówię, no. Oni mieli tą wiedzę skądś wszyscy, tak? Tak. Przecież mordo, jak nawet poogląda się ten, macie takie drzwi są gdzieś tam w Peru. Chyba w Pumapunku to jest, albo gdzieś tam. Nie znam się tak dobrze na tym. Gdzieś tam są takie wrota jakby. Mówią, że to są wrota do innego wymiaru. Stary, no to też musi mieć jakieś swoje, wiesz. No, stabilne przed ten. Zobacz. Co musi mieć? Wrota do innego wymiaru stoją otworem. Wystarczy pojechać w nie wejść. Potem opowiedzieć o tym, no co za problem. Chyba, że my już jesteśmy w tym innym wymiarze. Że oni nawet mieli tą wiedzę, że jeżeli zrobią to w taki sposób, to nawet przyjść na ziemi to wytrzyma. Nie mogli wpaść na to sami według mnie. Czemu? Czemu nie mogli wpaść sami na zbudowanie budynku, starożytni ludzie? Oni nie byli to nie były małpy. Znowu mieli historię. To nie jest początek ludzi, jakieś cywilizacje starożytne. To nie są początki człowieka. To już są cywilizacje. No nie mogli. To jest gigantyczna odległość czasowa. Ale właśnie przez to, że to jest w taki sposób, tak jakby troszkę pod kątem jeszcze, tak jakby siła trzęsienia nacisku, tak jakby to naciska, tak jakby rozpycha to w kilku kierunkach i to nie pęka, tylko pracuje tak jakby. Zobacz, jeszcze precyzyjnie wycięte, rozumiesz to, stary? To jest obłęd. Że to nie są przypadkowe kształty, tylko to było specjalnie w taki sposób wycięte. Bo jakbyś to skleił, to przy takim ruchu to by pękać zaczęło. A tak to pracuje, jak mechanizm. W momencie, gdy używasz cementu przy trzęsieniu ziemi, to pęka wszystko. I się rozszczelnia. I zobacz, i Egipcjanie wiedzieli dokładnie to samo. Zobacz, w taki sam sposób układali. Różnego kształtu kamienie, wyciosane idealnie, żeby ze sobą pracowały. Nawet oni to wiedzieli. Co? Zobacz, ze skał magmowych, które miały coś kwarcowego, inne jakieś minerały, więc to nie były zwykłe kamienie, tylko dodatkowo to były jakieś kamienie, które miały w sobie jakiś pierwiastek i tak myślę, że podejrzewam, że konsystencja tego kamienia sprawiała, że był trochę gumowy i nie był taki kruchy. No tak mi się wydaje, że coś tam musiało być, że jednak te wiązania w tym kamieniu są jakieś tam, wiecie o co chodzi. Ciężka sprawa, widzowie, ciężka sprawa. Może mi cukier spadł, bo przez całą noc coli nie piłem. Ciocia chemiczka, stary biznesmen tylko syrpa. Nie no, co oni piszą, widzowie? No to był jakiś kongres czy coś i oni się go spytali, czy coś ten tego, ten no wiesz, używali, żeby robić coś tam ten. Nie mogę, te komentarze. Nie no, ale to piękny filmik, piękny no. Ale ciężka sprawa, no bo... Po co oglądać? Po co oglądać taki chłam? Po co oglądać taki chłam? Nie wiem. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę